każdej sekundzie naszego życia, w milionach komórek, w których zbudowane są nasze ciała, kręcą się nieustannie tryby molekularnej maszynerii, które sprawiają, że komórki odżywiają się, rosną, dzielą się i wykonują swoje zadania, dzięki czemu żyjemy. Poznawanie tych wszystkich procesów jest ważne nie tylko dlatego, że pogłębia naszą wiedzę o świecie i nas samych, ale również może mieć znaczenie medyczne. Naszym gościem jest dzisiaj naukowiec, który zajmuje się właśnie badaniem takich komórkowych procesów, które mogą nam pomóc w opracowaniu terapii przeciwnowotworowych. Jest z nami pan profesor Łukasz Opaliński, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który pracuje w Zakładzie Inżynierii Białka tej uczelni. Pan profesor jest laureatem wielu grantów i wyróżnień, z których ostatnie wyróżnienie jest też pretekstem tego naszego wykładu, ponieważ w tym roku został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie nauk o życiu. Dla przypomnienia tym wszystkim, którzy może nie śledzą bliżej sytuacji czy tego, jak działa ekosystem nauki w naszym kraju, NCN jest jednostką, która finansuje badania podstawowe dla naukowców na każdym etapie ich kariery. I od ponad 10 lat już organizuje konkurs dla młodych naukowców, nagradza młodych naukowców. I tego wykładu również NCN jest partnerem. Panie profesorze, witamy na naszym kanale i oddaję panu głos, a państwa, naszych widzów, zapraszam na wykład o multiwalentności jako nowej drodze do terapii przeciwnowotworowych. Bardzo zapraszam. Dobry wieczór państwu, bardzo dziękuję za tą zapowiedź i bardzo się cieszę z okazji takiej, że mogę podzielić się z państwem wynikami naszych prac. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie i dzisiaj chciałbym państwu przedstawić część wyników, które uzyskaliśmy. Część wyników, które państwu przedstawię, do tej pory nikt jeszcze na zewnątrz nie widział, więc one są też do tej pory nieopublikowane. I chciałem państwu pokazać troszkę też warsztatu badawczego. Dlatego na slajdach będę miał z lewej strony taką część ułatwiającą, gdzie będą schematy pozwalające zrozumieć jakby nasze badania w sposób łatwiejszy, ale będę też chciał państwu pokazać troszkę takich prawdziwych wyników. Zanim przejdę do konkretnej części, chciałem wprowadzić państwa do biologii komórki, dlatego że część ze słuchaczy może jakby już dawno temu miała lekcję biologii, więc w ramach przypomnienia, nasz organizm zbudowany jest z komórek. Komórki zostały odkryte mniej więcej ponad 400 lat temu przez Roberta Hooka. To były tak naprawdę martwe komórki korka, które tutaj państwo widzą oryginalny rysunek, wtedy jeszcze nie można było robić zdjęć, oryginalny rysunek uzyskany przez Roberta Hooka, który zasugerował, że nasz organizm zbudowany jest z komórek. Co ciekawe, nasza wiedza o komórkach, o tym jak one działają, rozwija się bardzo dynamicznie. Tutaj chciałem zaprezentować państwu takie porównanie. W 1931 roku ludzie wybudowali World Trade Center na Manhattanie, więc wielki, bardzo wysoki budynek, a więc nasze umiejętności w budownictwie, w inżynierii były bardzo daleko posunięte. Jednocześnie 70 lat temu myśleliśmy, że nasza komórka zbudowana jest z błony komórkowej, z cytoplazmy i z jądra, a więc bardzo, bardzo prosty obraz tego, co jakby znajduje się w nas tak naprawdę. I dla ciekawości, taki przeciętny człowiek ma w sobie bardzo dużo komórek, około 37 trylionów. I te komórki możemy podzielić na 200 różnych typów komórek. I nasz organizm jest w pewnym sensie płynny, dlatego że każdego dnia około 70 miliardów komórek umiera, a z drugiej strony nasz organizm się ciągle regeneruje. Także każdego dnia nasza architektura jest troszkę inna tak naprawdę. I co ciekawe, mamy też w sobie około 3 kg komórek obcych. To są głównie bakterie, które znajdują się w naszych jelitach. I jako ciekawostka, te bakterie są dużo, komórki bakteryjne są dużo mniejsze niż nasze komórki. W związku z czym liczbowo tych komórek bakteryjnych jest w nas więcej niż naszych samych komórek. Więc pytanie jest tutaj takie troszkę jako ciekawostka, czy
czy to komórki bakteryjne, bakterie znajdują się w nas, czy też na odwrót, my jesteśmy pasożytem dla bakterii. Jeżeli spojrzymy na nasz organizm, to biologia komórki, rozwój wiedzy o komórkach bardzo dynamicznie się rozwijał. Tutaj z lewej strony widzimy schemat skóry i chciałem Państwu przedstawić tutaj w tym wstępie komórki tkanki łącznej, komórki fibroblastyczne, które budują skórę. One znajdują się głównie w tej części skóry, pod naskórkiem i stanowią główny szkielet, główną konstrukcję skóry. I rozwój różnorodnych technik fizycznych, chemicznych, biologicznych pozwolił nam po pierwsze zobaczyć te komórki, tutaj widzą Państwo takie komórki w normalnym mikroskopie świetlnym, pozwolił nam zobaczyć detale tych komórek, już widzą Państwo, jak skomplikowane są komórki w momencie, kiedy komunikują się ze sobą. To jest mikroskopia elektronowa, skaningowa, ale uzyskaliśmy też możliwość wglądu wewnątrz tej komórki. I okazało się, że we wnętrzu komórek znajduje się mnóstwo struktur, które nazywamy organelami. Dodatkowo jesteśmy w stanie badać takie organela z użyciem specjalnych technik mikroskopii fluorescencyjnej, gdzie jesteśmy w stanie obserwować tą część komórki, którą chcemy. Wiele lat badań doprowadził do dużo lepszego zrozumienia, jak wygląda taka typowa komórka. I ta komórka posiada bardzo dużo różnych organeli, natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na kilku z nich, przede wszystkim na błonie komórkowej, na pęcherzykach różnego rodzaju oraz na lizosomie, który stanowi takie poniekąd śmietnisko, taką maszynę do mielenia wszystkiego, co do nich trafi na poziomie molekularnym. I komórka zbudowana jest, te organela zbudowane są w komórce z makrocząsteczek i głównymi takimi cząstkami, które pełnią funkcję w komórce, są białka. Z kolei białka zbudowane są z aminokwasów, których kolejność ułożenia determinuje taką strukturę pierwszorzędową białka i takie białko zwija się w strukturę drugorzędową, trzeciorzędową czy też czwartorzędową, czyli jakby stopień komplikacji wzrasta i na końcu takie białko tworzy taki klocek, powiedzmy, który pełni precyzyjną funkcję w komórce. Tutaj z lewej strony chciałem pokazać Państwu przykład białka, który się nazywa chymozyna i to jest białko, które odpowiada za wytwarzanie sera na przykład. Także takie białko umożliwia nam to, że możemy degustować różnego rodzaju sery. Natomiast informacja, jaką chciałem, żeby Państwo z tego zapamiętali, to że białka są głównymi cząsteczkami efektorowymi, czyli pełniącymi funkcję w świecie żywym i na białkach dzisiaj będziemy się koncentrować. My w naszej pracy zajmujemy się pewnymi grupami białek i jednym z ważniejszych naszych obiektów badawczych są receptory fibroblastycznych czynników wzrostu, czyli białka FGFR. Białka te standardowo występują właśnie w błonie plazmatycznej, czyli znajdują się poniekąd na powierzchni komórki i zbudowane są z takich trzech głównych elementów. Części zewnątrzkomórkowej, która wystaje do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, regionu transmembranowego, który zakotwicza białko w błonie i części wewnątrzkomórkowej, która odpowiada bezpośrednio za przekazywanie sygnałów. Jeżeli obrazujemy sobie komórki nasze, ich powierzchnię, okazuje się, że występują na nich takie struktury, które przypominają coś w rodzaju włosów. Te struktury tak naprawdę to są policukry, które są doczepione do różnego rodzaju makrocząsteczek, między innymi do białek, też do białka FGFR1. Tutaj namalowane są takie struktury jako takie drzewka i te drzewka nazywane są N-glikanami. Białko FGFR1 ma 8 takich N-glikanów, to bym chciał, żeby Państwo zapamiętali. To jest struktura chemiczna tych N-glikanów i ważna informacja jest taka, że do tej pory ludzie nie wiedzieli, po co takie glikany mamy doczepione do białek FGFR i to stanowiło jeden z takich naszych podstawowych pytań badawczych, którymi się zajęliśmy i o których zaraz powiem. Receptory FGFR pełnią bardzo ważną rolę w naszym organizmie.
one odpowiadają za komunikację między komórkami. Jeżeli przypominają sobie Państwo zdjęcie, które Państwu pokazałem, komórki znajdują się koło siebie i komunikują się nieustannie ze sobą. I żeby przekazać informacje ze środowiska zewnętrznego do wnętrza komórki, takie receptory właśnie pełnią jedną z takich kluczowych funkcji w takim przekazywaniu sygnałów. Jak to się odbywa? Taki receptor występuje w formie monomerycznej, czyli jest jedna cząstka. Ona wiąże czynnik wzrostu, czyli tutaj zaznaczony jako FGF, i takie dwa receptory wtedy schodzą się ze sobą. I ta informacja, która jest jakby odczytywana na zewnątrz komórki poprzez wiązanie tego białka FGF, powoduje zmiany w wewnątrzkomórkowej części. Tutaj zachodzą tak zwane kaskady przekazywania sygnałów, które trafiają do jądra komórkowego i powodują zmiany w zachowaniu komórki. Komórka się zmienia, odpowiada. Takie receptory odpowiadają chociażby za podziały komórek, za rozwój naszego organizmu. Jak mogą sobie Państwo wyobrazić, zmiany w działaniu takich receptorów mogą być dla nas bardzo niekorzystne. Szacuje się, że połowa z nas na jakimś etapie zachoruje na nowotwór. Takie nowotwory charakteryzują się tym, że w odróżnieniu od normalnych komórek, które dzielą się w sposób kontrolowany i tworzą tkankę, takie komórki nowotworowe zaczynają dzielić się w sposób niekontrolowany. I zmiany w takich receptorach mogą właśnie ułatwiać nowotworzenie. Komórki nowotworowe mogą produkować sobie na swojej powierzchni bardzo dużo takich receptorów i przez to takie receptory mogą się na przykład same aktywować i napędzać podziały komórek nowotworowych. I pierwsze jakie pytanie, jakby chcieliśmy znaleźć odpowiedź na jakie pytanie, to czy makrocząstki mogą wykorzystywać multiwalentność w przekazywaniu sygnałów w komórce i w procesie transportu. Czym jest multiwalentność? Czyli różne makrocząstki w naszym ciele, w naszych komórkach oddziałują ze sobą. I teraz możemy mieć sytuację taką, kiedy jedna makrocząstka ma zdolność do wiązania jednej innej makrocząsteczki. Wtedy mamy wiązanie tak zwane monowalentne. Widzimy je tutaj. A więc 1 do 1, można to obrazowo zilustrować jak złapanie jednej ręki przez drugą. Ale występuje też takie zjawisko multiwalentności, kiedy jedna cząstka ma zdolność do związania wielu innych cząstek. Tu w tym wypadku mamy 3 cząstki na tej ilustracji, czyli mamy cząstkę triwalentną, trzywalentną, która może jednocześnie związać 3 inne cząstki. Widzimy to tutaj. Lub obrazowo, kiedy na przykład wiele dłoni, czyli jeden człowiek dwoma dłońmi łapie rękę drugiej osoby. To są fundamentalnie różne jakby sposoby oddziaływania makrocząstek i one się mogą różnić wieloma rzeczami. Pierwsze, co nam może przyjść na myśl, to to, że jeżeli jedna z tych osób wisiałaby nad przepaścią, to wiązanie takie multiwalentne, czyli z użyciem dwóch rąk, dałoby dużo więcej bezpieczeństwa i szans na to, że ta osoba znajdująca się w niebezpieczeństwie zostanie wciągnięta przez osobę ratującą na krawędź z powrotem przepaści, dlatego że te oddziaływanie, wiązanie będzie silniejsze. I zastanawialiśmy się, czy takie wiązania multiwalentne mogą brać udział w przekazywaniu sygnałów. Skąd mieliśmy taki pomysł? Dlatego że zajmując się białkami FGFR1, chcieliśmy poznać, z jakimi innymi białkami takie białka FGFR1 oddziałuje. Tutaj w biologii molekularnej jest poniekąd taka zasada troszkę przypominająca ludzi, to znaczy można powiedzieć pewne informacje o człowieku, wiedząc, z kim ta osoba się zadaje. Więc tutaj mamy podobną sytuację, więc genetycznie jesteśmy w stanie zaznaczyć sobie białko, które nas interesuje w komórce, czyli to białko FGFR1 i wyłowić nasze białko z tych puli powiedzmy 40 tysięcy różnych białek, które w komórce się znajdują i za pomocą zaawansowanych technik poznać, które białka oddziałują z naszym białkiem, czyli występują razem z nim. I wykonując takie eksperymenty, okazało się, że znaleźliśmy jako potencjalne białko partnerskie
dla receptora FGFR1 białko, które się nazywa galektyna. Galektyna pierwsza tak naprawdę. I czym są galektyny? Galektyny są innymi makrocząsteczkami, innymi białkami, ale one mają bardzo ciekawą właściwość. Dlatego, że one po pierwsze potrafią oddziaływać z łańcuchami cukrowymi. Jeśli Państwo przypominają sobie jeden z moich pierwszych slajdów, to wspominałem, że receptory FGFR1 mają w swojej strukturze takie drzewka cukrowe dołączone i one poniekąd sterczą do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, więc zasugerowało nam to potencjalnie możliwość, że takie galektyny mogłyby oddziaływać z takimi resztami cukrowymi, które znajdują się w receptorze FGFR1. I teraz galektyny mają w swojej strukturze takie części, takie klocki powiedzmy, które wiążą te cukry. I rodzina galektyn u ludzi składa się z 11 białek, które można znowu podzielić na pewne rodziny ze względu na ich architekturę. I nie chciałbym tu wchodzić jakby w szczegóły, natomiast co bym chciał, żeby Państwo zapamiętali, to że galektyny mają zdolność do wiązania multiwalentnego. Niezależnie od rodziny, galektyny mogą związać jednocześnie dwa białka, czyli być biwalentne, lub też wiele, na przykład 4 białka czy 5 białek. Także zasugerowało nam to możliwość potencjalną takiego multiwalentnego oddziaływania pomiędzy galektynami a receptorami FGFR. I teraz pierwsze pytanie, jakie mieliśmy, to czy takie galektyny w ogóle mogą brać udział w przekazywaniu sygnałów przez receptor FGFR1, dlatego że na przykład w przypadku powiedzmy chorób nowotworowych, takie receptory są nadaktywne. W około 10% wszystkich nowotworów u ludzi receptory FGFR1 są zmienione. Więc istniałaby szansa, że takie galektyny mogłyby wpływać na przekazywanie sygnałów przez te receptory. Więc żeby sprawdzić, czy takie galektyny mogą mieć jakikolwiek udział w przekazywaniu sygnałów, zrobiliśmy takie eksperymenty, w których komórki traktowaliśmy laktozą. Laktoza jest związana przez galektyny i przez to takie galektyny z bardzo wysokim powinowactwem, przez to takie galektyny nie mogą oddziaływać z receptorami i chcieliśmy sprawdzić, czy przekazywanie sygnałów przez receptor w momencie, kiedy galektyny znajdują się na powierzchni komórek, czy też w sytuacji, kiedy ich się pozbędziemy, widzimy jakąś różnicę. I tutaj widzą Państwo eksperyment prosto z laboratorium, w którym po intensywności tego sygnału, który tutaj widzimy, takich prążków, oceniamy, jak intensywne jest przekazywanie sygnałów. I widzą Państwo tutaj, że po dodaniu laktozy do komórek przekazywanie sygnałów nagle okazuje się mocniejsze, co zasugerowało, że w jakiś sposób, w stosunku do sytuacji, kiedy laktozy nie dodajemy, co zasugerowało, że białka z rodziny galektyn mogłyby mieć udział w przekazywaniu sygnałów przez receptory FGFR. Więc następne jakie pytanie tutaj sobie zadaliśmy, to czy takie galektyny rzeczywiście mogą oddziaływać z receptorami FGFR, które galektyny i z którymi receptorami. Więc rozwinęliśmy tutaj taką technikę, w której wyprodukowaliśmy wszystkie z tych makrocząstek w laboratorium i sprawdzaliśmy, które z tych makrocząstek ze sobą oddziałują i rzeczywiście okazało się, że pewne galektyny bardzo specyficznie oddziałują z receptorami FGFR. Widzimy to tutaj jako kropkę czarną, a tutaj po prostu test, którym chcieliśmy ocenić, czy galektyny oddziałują nam z receptorem, czy nie. Po wytypowaniu takiej puli chcieliśmy następnie zrozumieć, czy takie oddziaływanie zachodzi rzeczywiście poprzez wiązanie reszt cukrowych na receptorze, czy też nie. Więc tutaj mając pewne narzędzia inżynierii genetycznej, biochemii, byliśmy w stanie usunąć reszty cukrowe z receptora i porównać oddziaływanie galektyn z receptorem w momencie, kiedy takie cukry na nim się znajdują lub nie. Na niebiesko widzą Państwo to są takie specyficzne pomiary oddziaływania, gdzie widzimy wiązanie makrocząstek w czasie. Jeżeli sygnał przyrasta, to widzimy, że takie oddziaływanie zachodzi, czyli mamy do czynienia z tą sytuacją, a następnie widzimy, jak szybko taki kompleks się rozpada. Na niebiesko widzą Państwo oddziaływanie galektyn z receptorem, który ma reszty cukrowe, a na pomarańczowo z receptorem, który jest pozbawiony reszt cukrowych. Widzimy, że tego oddziaływania praktycznie nie ma, kiedy pozbawimy receptor
łańcuchów cukrowych. Co mówi nam o tym, że galektyny wiążą się specyficznie do reszt cukrowych na receptorze. Receptor FGFR1 ma 8 takich łańcuchów cukrowych. Pytanie następne, jakie sobie zadaliśmy, to chcieliśmy zrozumieć, w którym miejscu dane galektyny się do receptora wiążą. Tutaj zastosowaliśmy różne podejścia. Między innymi skracaliśmy receptor, stosując techniki inżynierii genetycznej i doszliśmy do tego, że wszystkie trzy galektyny wiążą się do jednego z czterech łańcuchów cukrowych, tutaj najbliżej błony komórkowej. Następnie chcieliśmy zrozumieć, jakie to ma znaczenie. To znaczy się, ok, fajnie, białka ze sobą oddziałują, makrocząstki tworzą jakiś kompleks i co się dzieje dalej. Nasza hipoteza była taka, że galektyny, ponieważ są multiwalentne, a z drugiej strony receptor ma wiele łańcuchów cukrowych, to takie galektyny mogłyby prowadzić do sieciowania receptora w takie duże zlepki na powierzchni komórki. I to sprawdziliśmy stosując takie techniki biofizyczne i okazało się, że rzeczywiście w momencie, kiedy zmieszamy receptor z galektynami, uzyskujemy kompleksy o bardzo dużych masach. One mają różne masy w zależności od tego, jaką galektynę użyjemy. Więc już wiedzieliśmy na tym etapie, że mamy oddziaływanie galektyn z łańcuchami cukrowymi na receptorze, a następnie chcieliśmy zrozumieć i dochodzi do sieciowania receptora, a następnie chcieliśmy zrozumieć, jaka jest konsekwencja tego sieciowania. Czy takie galektyny mogą uruchomić przekazywanie sygnału przez FGFR? I okazało się, że tak. Widzą Państwo tutaj znowu podobny test, o którym Państwu wspominałem. Tutaj są komórki kontrolne, gdzie widzimy taki, powiedzmy, tło. I teraz po dodaniu galektyn widzimy, że takie przekazywanie sygnałów się uruchamia i powoduje chociażby podziały komórek. I nasza hipoteza była taka, że mamy nowy mechanizm do tej pory niepoznany aktywacji FGFR, kiedy galektyny poprzez wiązanie cukrów powodują zlepianie receptora i napędzają przekazywanie przez niego sygnałów. Żeby to udowodnić, chcieliśmy rozprzęgnąć multiwalentność galektyn, czyli wzięliśmy galektyny i pozbawiliśmy ich multiwalentności, czyli stały się one monowalentne, zdolne do wiązania jednego cukru, jednego łańcucha cukrowego, a następnie sztucznie stworzyliśmy z takich monowalentnych cząstek znowu multiwalentne, ale już o zadanej przez nas walentności, takie makrocząstki przygotowaliśmy w laboratorium i pokazaliśmy, że jeżeli weźmiemy galektynę na przykład, która nam aktywuje receptor FGFR, czyli włącza przekazywanie sygnałów i uczynimy z niej wersję monowalentną, ona nie działa, a następnie jeżeli zrobimy wersję sztucznie multiwalentną, to ona działa bardzo wydajnie, co udowodniło, że istnieje taki mechanizm przekazywania sygnału. A więc podsumowując tą pierwszą część, pokazaliśmy, że galektyny są zdolne do włączania, specyficznego włączania sygnałów przez receptory FGFR. I jakie to ma znaczenie? Wiele terapii przeciwnowotworowych celuje w to, żeby wyłączyć aktywowanie FGFR przez czynniki wzrostu, czyli przez te naturalne białka FGF, które znajdują się w naszej krwi. Co mogą zrobić komórki nowotworowe? Wydzielić sobie w tym momencie galektyny i uodpornić się na lek, który jest podawany, dlatego że galektyny będą w stanie sieciować receptor i włączyć przekazywanie sygnału, w ten sposób napędzić podziały komórek nowotworowych. Więc tutaj odkryliśmy nowy mechanizm włączania przekazywania sygnałów przez FGFR i pokazaliśmy, że te reszty cukrowe, które znajdują się na receptorze, stanowią taką zakodowaną informację, a galektyny są w stanie tą informację odkodować i przemienić w specyficzną aktywność komórek. No i tutaj możemy zaproponować chociażby pierwszą opcję terapeutyczną, gdzie można by zahamować wiązanie galektyn do receptora FGFR i w ten sposób wyłączać
onkogenne przekazywanie sygnałów. Co istotne, galektyny i FGFR są nadaktywne w tych samych nowotworach, więc tutaj te powiązania wydają się być bardzo ścisłe. Teraz wiedząc, że mamy takie powiązanie w przekazywaniu sygnału, chcieliśmy sprawdzić, czy galektyny mogą wpływać na komórkowy transport receptorów FGFR. Komórki, tutaj widzimy w dolnej części komórkę ludzką, tutaj jest błona komórkowa. Komórki ludzkie są w stanie pobierać materiał z zewnątrz przez proces, który się nazywa endocytozą. Widzą Państwo tutaj cząstkę, to jest prawdopodobnie wirus, i cząstka ta, jakby błona komórkowa, ulega wgięciu, a następnie odpączkowuje do wnętrza komórki pęcherzyk. To jest klasyczne zdjęcia procesu endocytozy. Więc zadaliśmy sobie pytanie, czy te cukry na powierzchni receptora i galektyny mogą wpływać, i sieciowanie receptorów na powierzchni komórki może wpływać na to, czy receptor FGFR w inny sposób będzie wnikał do wnętrza komórki. I tutaj mieliśmy już bardzo szybko, odkryliśmy coś, co nas bardzo zaskoczyło, bo okazało się, że jeżeli pozbawimy receptor FGFR tych reszt cukrowych, to zamiast trafić na powierzchnię komórki, czyli tutaj do błony plazmatycznej, widoczne to jest tutaj, takiego receptora na powierzchni komórek nie widzimy, jeżeli go pozbawimy reszt cukrowych. Okazuje się, że on utyka w jądrze komórkowym i w otoczce jądrowej, co pozwoliło na rozwiązanie pewnego jakby problemu w biologii komórki, który istniał już przez długi czas, ale w tą część nie będę już jakby dalej wchodził. Natomiast patrząc teraz na powierzchnię komórki i na proces endocytozy, wnikania z zewnątrz, takie receptory mogą wnikać do komórek przez szereg różnych ścieżek endocytarnych. Tworzy się pęcherzyk, który potem może trafić do lizosomu i ulec degradacji. Komórki wykorzystują ten mechanizm, żeby się bronić chociażby przed patogenami, przed wirusami, przed bakteriami. Tutaj środowisko w lizosomie jest tak jakby wrogie, wrogie dla tych cząstek, które trafią z zewnątrz komórki, że pozwala to chronić nasze komórki chociażby przed inwazją przez wirusy. Endocytoza też stanowi naturalny sposób wyłączenia sygnału przez FGFR. Czyli jeżeli czynnik wzrostu zwiąże się do receptora i go włączy, to potem poprzez ten proces endocytozy i wytworzenie takiego pęcherzyka receptor z powierzchni komórki wchodzi do jej wnętrza, trafia do lizosomu i jest niszczony. W ten sposób sygnał się wyłącza. To jest bardzo ważne, dlatego że oczywiście zbyt długi sygnał może wpłynąć na to, że komórka ze zdrowej zmieni się w nowotworową. Więc sprawdziliśmy, czy takie sieciowanie receptorów przez galektyny może wpływać na endocytozę tego receptora, czyli na to, jak długo on będzie się znajdował na powierzchni komórki. I tutaj widzą Państwo jeszcze nieopublikowane dane, gdzie na zielono takie sygnał zielony to jest sygnał receptora FGFR1. Widzą Państwo w komórkach kontrolnych, że receptor znajduje się głównie na powierzchni komórek plus pojedyncze punkty. Tak jak Państwu wspominałem, po dodaniu czynnika wzrostu receptor znika z powierzchni komórek i trafia do pęcherzyków wewnątrzkomórkowych, które następnie trafiają do lizosomów. Okazało się, że w zależności od tego, którą dodamy galektynę, efekt mamy różny. Jedna galektyna może powodować zwiększenie endocytozy, druga może hamować receptor na powierzchni komórki. Tutaj stosując super nowoczesny sprzęt, który mamy na naszym wydziale, taki mikroskop wysokoprzepustowy, który pozwala na obrazowanie wielu set czy nawet tysięcy próbek jednocześnie, byliśmy w stanie ilościowo określić wpływ galektyn na endocytozę receptora i zaobserwowaliśmy właśnie, że galektyna pierwsza stymuluje endocytozę receptora, natomiast wiele galektyn taką endocytozę hamuje. Jaka jest tego konsekwencja, szczególnie tych galektyn, które hamują endocytozę receptora? Otóż jeżeli popatrzymy na przekazywanie sygnału przez receptor w czasie, to po dodaniu normalnego czynnika wzrostu po 15 minutach mamy maksymalny sygnał, a następnie po godzinie ten sygnał spada, po 2 godzinach już ten sygnał jest praktycznie wyłączony.
To jest właśnie efekt endocytozy i degradacji receptora w lizosoma. W przypadku galektyn widzimy, że one nie dość, że taki receptor aktywują, to one jeszcze utrzymują taki aktywowany receptor na powierzchni komórek przez długi czas, dając komórce jakby paliwo do tego, żeby stać się komórką onkogenną, nowotworową. Więc tutaj jest kolejna opcja terapeutyczna, a więc jeżeli bylibyśmy w stanie zatrzymać sieciowanie receptorów FGFR przez galektyny, to w ten sposób ułatwilibyśmy wyciszanie sygnałów w komórce. Jeżeli te sygnały są za długie, to może dojść do transformacji nowotworowej takiej komórki. Ale jakby badając to, co się dzieje w naszych komórkach, zrozumieliśmy na tym etapie coś bardzo ważnego. Otóż zdaliśmy sobie sprawę z tego, że poprzez wpływanie na to, jak receptor, jak białko, jakiekolwiek prawdopodobnie jest zorganizowane na powierzchni komórki, możemy wpłynąć na to, jak wydajnie takie białko trafia do środka komórki. I tutaj nam zasugerowało to odkrycie kolejną opcję terapeutyczną, a więc wykorzystanie takiej multiwalentności do dostarczania leków cytotoksycznych. I o tym chciałbym powiedzieć teraz. Czyli przejść do części trzeciej, do multiwalentności w medycynie, czyli do celowanych terapii przeciwnowotworowych z użyciem multiwalentnych koniugatów cytotoksycznych. Bardzo trudno to brzmi, natomiast idea jest taka, żeby próbować wykorzystać to zjawisko multiwalentności, w szczególności jego wpływ na proces endocytozy, do dostarczania leków do wnętrza komórek nowotworowych w sposób celowany, czyli tak jak snajper, trafiać w komórki nowotworowe i jak to jest tylko możliwe, omijać komórki zdrowe. Na czym takie podejście miałoby polegać, zanim jeszcze jakby spróbuję to połączyć z multiwalentnością? Mniej więcej 100 lat temu taki naukowiec Paul Ehrlich zaproponował taki koncept magicznej cząstki, czyli takiej cząstki, którą po podaniu takiej cząstki pacjentowi, ona by znajdywała komórki nowotworowe i prowadziła do ich śmierci, a omijała komórki zdrowe. Jak taki koncept miałby działać? Otóż on wymaga obecności takiej cząstki kierującej. Wyjściowo taką cząstką kierującą jest przeciwciało, ale to może być jakiekolwiek inna makrocząsteczka. I taka jakby strategia bardzo przypomina podejście, strategię konia trojańskiego, czyli w tym momencie koń trojański jakby został użyty do tego, żeby w nim schować żołnierzy, którzy trafili do wnętrza twierdzy. Tak? W tym momencie mamy podobną strategię. Mamy taką cząstkę kierującą i jej rolą jest rozpoznać makrocząsteczkę, która znajduje się na komórce nowotworowej, a preferowanie nie ma jej na komórce zdrowej. Do tej cząstki kierującej dołączamy chemicznie lek cytotoksyczny. Zazwyczaj to jest tak silny lek cytotoksyczny, że nie może on być podany pacjentowi, dlatego że on by jakby od razu umarł. Więc takiej cząstki, takiej połączonej cząstki, którą będę nazywał koniugatem leku i cząstki kierującej, podajemy bardzo mało. Taka cząstka krąży we krwi i szuka komórek nowotworowych. Jeżeli spotka taką komórkę, a rozpozna ją dlatego, że ta komórka będzie miała na swojej powierzchni receptor, jakieś białko, makrocząstkę, na przykład receptor FGFR1, na którym się my skupiamy, i dojdzie do rozpoznania. Wytworzy się takie oddziaływanie i poprzez proces endocytozy, o którym Państwu przed chwilą wspominałem, taka cząstka trafi do wnętrza komórki. Najpierw do organelu, który się nazywa endosom, a następnie do tego kompartmentu, który już wcześniej wprowadziłem, czyli lizosom. W tym lizosomie taka cząstka ulegnie degradacji, ale lek nie zostanie zniszczony i on się uwolni wewnątrz komórki nowotworowej, trafi do swojego celu cząsteczkowego, molekularnego i jako konsekwencja doprowadzi do śmierci komórek. Czyli bardzo to przypomina strategię konia trojańskiego. Ludzie nad tą strategią pracowali od 100 lat, natomiast ostatnie kilka lat doprowadziło do wielu sukcesów w tym polu.
Mamy teraz 14 leków tego typu, które są już zaakceptowane do leczenia nowotworów, różnego typu nowotworów. Tutaj podałem kilka nazw handlowych i przedstawiam jeden lek, który się nazywa Kadcyla. On służy do leczenia nowotworu piersi i rozpoznaje receptor tak zwany HER2. Te receptory charakteryzują się bardzo wysoką specyficznością, te leki. One też są w stanie odszukać i zniszczyć nawet pojedyncze komórki nowotworowe, które w żaden inny sposób nie są widoczne. Natomiast kluczowe są trzy elementy. Rozpoznanie przez nie receptora to musi być precyzyjne, bo inaczej taki lek będzie trafiał do komórek zdrowych. Taki lek musi wydajnie wniknąć do wnętrza komórki, a więc musi ją charakteryzować wydajna endocytoza i musi wydajnie trafiać do lizosomu, żeby uwolnić lek. Okazało się, że część z tych leków, które znajdują się już w terapii, określiłbym to jako, jakby charakteryzują się tym, że pewne z tych elementów nie są optymalne, szczególnie proces endocytozy, na przykład receptor HER2 w nowotworze piersi, na który działa tak naprawdę ten koniugat Kadcyla, charakteryzuje się bardzo słabą endocytozą. W związku z czym taki lek utyka na powierzchni komórki i nie działa, i jest szansa, że on się odłączy i popłynie gdzieś, gdzie nie powinien. Więc ten etap, polepszenie tego etapu wydaje się być kluczowe dla całego działania całych tej gałęzi terapeutyków. I tutaj wracam do naszej obserwacji, do wpływu multiwalentności na proces endocytozy. Czyli czy jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem, to wszystkie te leki jako cząstkę kierującą stosują przeciwciała, a przeciwciała są biwalentne, czyli one mogą związać dwa receptory jednocześnie. Nasze pytanie było takie, czy jeżeli zaobserwowaliśmy w przypadku galektyn, że zmieniając organizację receptora FGFR na powierzchni komórki, wpływamy na wnikanie tego receptora. Więc chcieliśmy, stosując inżynierię białka, inżynierię genetyczną, wytworzyć cząstki multiwalentne, cząstki kierujące, i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wpłynąć na endocytozę, na wnikanie takiej cząstki razem z receptorem, czy jesteśmy w stanie to wnikanie polepszyć, czy możemy wpłynąć jakoś na molekularny mechanizm tego wnikania. Wreszcie, czy możemy zaprojektować racjonalnie takie cząstki, które mogłyby finalnie posłużyć jako ulepszone nośniki leków w takich celowanych terapiach przeciwnowotworowych. I spróbowaliśmy się podjąć tego zadania. Nasz pierwszy model badawczy to było przeciwciało, kontrolne przeciwciało, które rozpoznaje FGFR1. Tak jak wspominałem, to przeciwciało jest biwalentne, czyli jedną częścią jest w stanie związać jeden receptor, drugą drugi receptor. Na bazie tego przeciwciała skonstruowaliśmy cząstkę tetrawalentną, czyli kolokwialnie cząstkę, która ma cztery łapki i jest zdolna do związania czterech cząstek receptora jednocześnie. Czyli te cząstki są bardzo podobne, różnią się walentnością przede wszystkim. Po pierwsze, okazało się, że jeżeli zaczęliśmy analizować, jak silnie takie przeciwciała się wiążą, to zwiększając walentność do czterech, zwiększyliśmy siłę oddziaływania takiej cząstki z receptorem FGFR1 około 1000 razy. Czyli takie oddziaływanie jest praktycznie nieodwracalne, czyli bardzo, bardzo silne. Więc mamy pierwszy jakby tutaj efekt taki, że takie poprzez zmianę multiwalentności taka cząstka będzie rozpoznawać komórki nowotworowe lepiej. Co z endocytozą? Co z wnikaniem do komórek, czyli z naszym głównym celem? Tutaj mogą Państwo zaobserwować zdjęcia komórek, do których podaliśmy przeciwciało, cząstkę biwalentną i cząstkę tetrawalentną, TFC, i obserwujemy, jak wiele tego przeciwciała wniknęło do komórki w czasie. Tu mamy 5 minut, 15, 30, 60 po podaniu. Widzą Państwo, przeciwciało biwalentne zaczynają się po 5 minutach pojawiać delikatne kropki, ale sygnał jest bardzo mały. W tym czasie sygnał od przeciwciała T
tetrawalentnego jest już masywny. Widzimy już bardzo dużo sygnałów w komórce. Mamy zwiększoną endocytozę tak naprawdę około pięciokrotnie, co pokazuje, że poprzez zmienienie walentności, czyli dodanie dodatkowych łapek do takiej cząstki kierującej, potencjalnie bylibyśmy w stanie wprowadzić więcej leku do komórek nowotworowych, wprowadzić go szybciej. Ponieważ jestem też, oprócz tego, że jestem biotechnologiem, jestem też biologiem molekularnym i interesuje mnie, jak działa komórka, pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, to jak to się stało, jak to jest możliwe? Czy rzeczywiście sieciując ten receptor uzyskujemy tak duży efekt poprzez włączenie wielu ścieżek endocytarnych jednocześnie, czy też eksplorujemy mocniej jedną ścieżkę? Tutaj w naszych komórkach mamy mniej więcej od 7 do 10, powiedzmy, różnych ścieżek molekularnych, używając których cząstka z zewnątrz może trafić do jej wnętrza poprzez proces endocytozy. Czyli możemy to porównać do naszą komórkę, naszą błonę komórkową, do ściany, a takie procesy endocytozy do różnych drzwi. I teraz pytanie, jakie mieliśmy, to czy ten efekt, który widzimy, wynika z tego, że jedne drzwi są otwarte, ale szerzej, czy jednocześnie otwieramy wiele takich drzwi? Stosując techniki, powiedzmy, biologii molekularnej, komórkowej i inżynierii genetycznej, wyłączaliśmy różne ścieżki endocytarne i okazało się, że taka cząstka biwalentna wnika do komórek poprzez endocytozę tak zwaną klatrynozależną, czyli załóżmy umownie używa pierwszych drzwi z lewej. Tutaj to widzimy, czyli mamy komórki, gdzie jakby nic nie robimy, dodajemy tylko cząstkę biwalentną, widzimy sygnał w środku komórek, a następnie wyłączamy tą endocytozę klatrynozależną, widzimy, że takiej endocytozy nie ma, czyli mamy odpowiedź. Co się stało z naszym konstruktem tetrawalentnym? Okazało się, że wyłączając tą samą ścieżkę nie widzimy specjalnie efektu. Taka cząstka wnika do komórek dalej. Więc zaczęliśmy wyłączać kolejne ścieżki. Okazało się, że wyłączając wiele ścieżek pojedynczo, dalej nie widzimy efektu. Ta cząstka ciągle nam wnika. I dopiero kiedy jednocześnie wyłączymy kilka ścieżek endocytarnych, jesteśmy w stanie zaobserwować zahamowanie wnikania naszej cząstki tetrawalentnej. Jaka z tego jakby mogliśmy wyciągnąć wniosek? Wniosek był taki, że poprzez, że cząstki biwalentne, czyli takie, które są używane jako nośniki leków w tych terapiach celowanych, one wnikają do komórek głównie poprzez endocytozę klatrynozależną. Konstruując cząstkę multiwalentne, nie dość, że uzyskujemy lepsze rozpoznanie komórek nowotworowych, to taka cząstka wnika do komórek wydajniej i czyni to dzięki temu, że jednocześnie aktywuje wiele ścieżek endocytarnych. Jakie to może mieć znaczenie? Jeżeli podajemy jakiś lek komórkom nowotworowym, to one mogą się bronić. Możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy wyłączą sobie ścieżkę klatrynozależną. Komórki nowotworowe potrafią to zrobić i to robią. Wtedy lek przestanie działać. Jeżeli będziemy mieć cząstkę, która wykorzystuje wiele ścieżek endocytarnych, komórka nie jest zdolna do jednoczesnego wyłączenia całej endocytozy, bo umrze. Dlatego taki lek będzie dostarczany wydajniej. I teraz pokazałem do tej pory Państwu jakby takie podwaliny molekularne, i chcieliśmy pójść krok dalej. Czy jesteśmy w stanie te multiwalentne cząstki przeprogramować, dołączyć im lek i sprawdzić, czy rzeczywiście one działają lepiej? Czyli wszystkie jakby informacje do tej pory wskazywały nam na to, że tak powinno być. Natomiast chcieliśmy to sprawdzić, czyli czy jesteśmy w stanie stworzyć tak zwane kolokwialnie super konie trojańskie do celowanych terapii przeciwnowotworowych. W pierwszym podejściu wzięliśmy tą naszą tetrawalentną cząstkę TFC i stosując techniki chemiczne dołączyliśmy do niej lek, który się nazywa monometyloaurystatyna E, trudna nazwa, w skrócie MAE, żeby było łatwiej. To jest pochodna dolastatyny, która jest produkowana przez ślimaka morskiego i
ten lek MAE jest tak toksyczny, że nie może być podany ludziom samodzielnie. Bardzo małe ilości powodują potencjalnie śmierć pacjenta. My dołączyliśmy ten lek do naszej cząstki w sposób tak zwany miejscowo specyficzny, czyli dokładnie wiemy, ile cząstek i w którym miejscu do naszego tetrawalentnego białka TFC dołączyliśmy, uzyskując taki koniugat cytotoksyczny. I teraz pytanie, czy on działa i jak działa. Przetestowaliśmy taki koniugat na szeregu linii komórkowej. Może na początek pokażę Państwu tutaj tą część. Mamy komórki kontrolne, które nie mają receptora FGFR1. Dla przypomnienia, ta cząstka TFC i jej koniugat rozpoznaje FGFR1 na komórkach nowotworowych. Widzą Państwo tutaj w prawo, dodajemy coraz większe ilości tego koniugatu cytotoksycznego i słupki czerwone to jest koniugat cytotoksyczny. Widzą Państwo, że żywotność komórek jest praktycznie 100%, nic się nie dzieje. Dopiero jak bardzo, bardzo dużo dodamy tego koniugatu cytotoksycznego. Podczas gdy, jeżeli dodamy sam lek, to komórki nowotworowe, komórki te bardzo szybko umierają. Jaka jest z tego informacja? Taka, że ten koniugat jest neutralny dla komórek, które nie mają nadprodukcji FGFR1. Jeżeli weźmiemy te same komórki i nadprodukujemy w nich receptor FGFR1, widzimy, że komórki zaczynają umierać wraz ze wzrastającym stężeniem tego koniugatu TFC-MAE. Natomiast sam lek działa tak samo na komórki z receptorem czy bez. Czyli tego leku nie możemy używać, bo on nie rozróżnia żadnych komórek pomiędzy komórkami nowotworowymi, zdrowymi. Natomiast już nasz koniugat celuje i zabija komórki nowotworowe. Przetestowaliśmy to na panelu różnych linii, na komórkach raka płuc, które mają receptor lub FGFR1 lub też nie mają receptora i widzimy, że za każdym razem, kiedy komórki mają receptor, ten lek jest bardzo toksyczny dla tych komórek, ale kiedy już takiego receptora nie mają, niezależnie czy to jest rak płuc, rak piersi, widzimy, że taki koniugat działa bardzo dobrze. Więc byliśmy tutaj bardzo szczęśliwi z tego wyniku i poszliśmy o krok dalej. Chcielibyśmy widzieć pracę takiego koniugatu w naszym ciele potencjalnie, czy też w naszych komórkach. Żeby go widzieć, chcieliśmy użyć zjawisko tak zwanej fluorescencji, czyli świecenia. Dlatego, że nawet jak się przeprowadza testy chociażby na myszach, to świecąc na takie myszy lampą LED, jesteśmy w stanie zaobserwować, gdzie taki lek trafił. Teraz jaki to ma cel? Moglibyśmy na przykład wyobrazić sobie sytuację, gdzie badamy nasze koniugaty, nasze leki potencjalnie na myszach, które mają nowotwór na przykład płuc i po podaniu jesteśmy w stanie zobaczyć, czy rzeczywiście nasza cząstka trafiła do płuc w sposób prosty. Oczywiście możemy widzieć też dokładnie architekturę, morfologię danego narządu. Ale jak to zrobić? W tym celu wykorzystaliśmy białko zielonej fluorescencji. Pewnie większość z Państwa widziało świecące meduzy. One właśnie świecą dlatego, że w ich wnętrzu znajduje się białko zielonej fluorescencji, tak zwane GFP w skrócie. Za odkrycie GFP była jakiś czas temu Nagroda Nobla, tak na boku. I takie białko GFP wykazuje tą właściwość, że ono jest zdolne do świecenia. Jeżeli wzbudzimy je odpowiednim światłem, ono emituje światło zielone. Natomiast takie standardowe białko GFP, ono jakby jest takim, powiedzmy, monomerem, czyli z pojedynczą cząstką. My chcieliśmy tworzyć koniugaty multiwalentne, czyli potrzebowaliśmy, żeby nasze cząstki nie były pojedyncze, tylko potencjalnie były wielokrotne o danej architekturze molekularnej. I tutaj posłużyliśmy się osiągnięciami grupy z Korei, która zmieniła białko GFP w takie tak zwane wielokąty,
zrobiła to w taki sposób, że przeszczepiając fragment tego białka w inne miejsce, takie białko samo składa się w wielokąty. My to wykorzystaliśmy, żeby doczepić do takich wielokątów białko FGF1, które rozpoznaje FGFR. Czyli w ten sposób mieć cząstkę kierującą, multiwalentną, w tym wypadku trzywalentną, trójwalentną, do której jeszcze moglibyśmy doczepić lek cytotoksyczny i w ten sposób uzyskać taką cząstkę, która powinna mieć zwiększoną endocytozę, wiązanie do receptora i działać jako świetny nośnik leku, a więc też lepiej trafiać w komórki nowotworowe, a jednocześnie wykazywać stabilną fluorescencję, umożliwiając nam śledzenie pracy takiego koniugatu. My takie cząstki wytworzyliśmy w laboratorium. Tutaj z lewej strony widzą Państwo probówki, w których widzimy, że płyn zawierający te nasze cząstki rzeczywiście świeci. Widzimy też tutaj, że uzyskaliśmy różne formy oligomeryczne takich cząstek. Tutaj widzimy ich schemat, tutaj widzimy prosto z laboratorium wyniki, że rzeczywiście masa takich cząstek się wzrasta. Jesteśmy w stanie takie cząstki od siebie rozdzielić i uzyskać taką cząstkę, którą chcemy. Podobnie jak było w poprzednim przypadku, okazało się, że takie cząstki multiwalentne wiążą się znów ponad 1000 razy silniej do receptora, czyli mamy polepszone rozpoznanie. Opracowaliśmy, w jaki sposób do takiej cząstki trójwalentnej doczepić specyficznie lek cytotoksyczny, tworząc już w cudzysłowie pocisk celujący w komórkę nowotworową. Czy takie pociski molekularne są rzeczywiście specyficzne? Zrobiliśmy taki eksperyment, gdzie zmieszaliśmy ze sobą komórki, które produkują receptor FGFR i nie produkują. W jednej próbówce koło siebie. Tutaj widzą Państwo cztery komórki i z tych czterech komórek tylko dwie komórki produkują FGFR, to są te dwie z lewej, i my je wybarwiliśmy na czerwono, stosując techniki, powiedzmy, inżynierii genetycznej. I do tych komórek dodaliśmy naszą cząstkę, która świeci na zielono. Ta cząstka była w płynie, więc ona miała taki sam dostęp do komórek, które mają receptor, jak i do tych, które tego receptora nie mają. Ale widzimy, że wniknęły tylko do tych komórek, które ten receptor posiadają. I ta specyficzność, czyli jak dobrze one rozpoznają, jest kilkudziesięciokrotna. To znaczy, jeżeli byśmy wzięli 40 cząstek leku, to na te 40 cząstek, powiedzmy, 38 trafi do komórki nowotworowej, a dwie do komórki zdrowej. Moglibyśmy w tym momencie zejść niżej ze stężeniem i całkowicie potencjalnie ominąć wnikanie takiej cząstki do komórki zdrowej. Czy taki świecący, multiwalentny koniugat zabija komórki nowotworowe i czy czyni to wydajnie? Tutaj, podobnie jak wcześniej pokazywałem Państwu, mamy dwie linie komórkowe. Wcześniej były linie modelowe, teraz mamy komórki raka płuc, które nie produkują receptora FGFR lub też takie, które produkują receptor FGFR. Znów na czerwono mamy nasz koniugat cytotoksyczny, a na szaro mamy sam lek, bez białka, bez cząstki kierującej. Sam lek zabija komórki, czy one mają receptor, czy nie. Znowu pokazując, że takiego leku nie możemy specjalnie używać, bo on nie rozpozna nam komórek nowotworowych. Ale jeżeli ten lek sprzęgniemy z naszą cząstką kierującą, z naszą multiwalentną cząstką kierującą, to okazuje się, że taki koniugat, czyli tutaj zaznaczony na czerwono, jest całkowicie neutralny dla komórek, które nie mają na swojej powierzchni receptora, ale jeżeli ten receptor mają, to on je zabija bardzo wydajnie. Tutaj jak porównamy, jak bardzo zwiększa się to celowanie w komórki nowotworowe, jeżeli one mają ten nasz receptor FGFR1, to jest to od 250 do 2500 razy bardziej wydajnie zabijane są komórki, które ten receptor mają, dzięki multiwalentności i dzięki celowaniu. Jakby wyniki tych prac były dla nas oczywiście bardzo obiecujące, natomiast te nasze do tej pory zaprezentowane Państwu jakby podejścia były bardzo
jakby nakierowane na receptor FGFR1. I chcąc pójść krok dalej, chcieliśmy spróbować stworzyć system, w którym moglibyśmy pracować jak z klockami Lego i próbować opracować taki system do tworzenia takich multiwalentnych koniugatów cytotoksycznych, w których moglibyśmy łatwo go zmienić dla innych, dostosować do innych markerów nowotworowych. Czyli jeżeli na przykład w komórkach raka piersi nadprodukowany jest receptor HER2, to żebyśmy byli jak najszybciej i jak najłatwiej byli w stanie stworzyć takie multiwalentne cząstki dla receptora HER2 lub też dla innego receptora. Więc podjęliśmy się takiego zadania, czyli takich zabawy z molekularnymi klockami Lego i chcieliśmy zastosować białko tutaj, potrzebowaliśmy jakby dwóch elementów. Potrzebowaliśmy czegoś, co zapewnia nam multiwalentność i czegoś, co celuje w ten cel, który znajduje się na powierzchni komórek nowotworowych. Więc jakby biorąc pod uwagę pierwszą część, czyli ten tak zwany zrąb do oligomeryzacji, czy też szkielet, zastosowaliśmy streptawidynę. To jest takie białko, które występuje w pewnych bakteriach i ono charakteryzuje się tym, że jest tetramerem, co znaczy, że są cztery jakby białka streptawidyny złączone ze sobą i ten tetramer jest bardzo stabilny, bardzo silny. Nie da rady go praktycznie rozwalić. I drugą super cechą tego układu jest to, że taka streptawidyna wiąże biotynę. Może jak Państwo używają czasami szamponów, to biotyna jest dodawana do szamponów często. Streptawidyna wiąże biotynę bardzo silnie, praktycznie nieodwracalnie. I teraz taka jedna streptawidyna, ponieważ składa się z czterech klocków, wiąże cztery biotyny. Więc taka streptawidyna umożliwia nam stworzenie potencjalnie cząstki tetrawalentnej. Ale chcieliśmy mieć system, w którym będziemy mogli stworzyć cząstkę powiedzmy biwalentną i triwalentną dodatkowo, stosując ten układ, więc zastosowaliśmy tutaj taką metodę, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, opracowaną przez profesora Howarta kilkanaście lat temu, pozwalająca na wytworzenie streptawidyn, które zawsze mają w sobie cztery streptawidyny, ale są zdolne do wiązania jednej, dwóch czy trzech biotyn. I my takie cząstki sobie wytworzyliśmy w laboratorium. Czyli mieliśmy tą cząstkę spajającą, ten szkielet. Następnie chcieliśmy mieć sposób, żeby do tego szkieletu łatwo dołączać cokolwiek, co byśmy chcieli, co by nam rozpoznawało komórki nowotworowe. Tutaj jako zasadę, ponieważ mieliśmy duże doświadczenie w pracy z tymi białkami, użyliśmy znowu białko FGF1, które rozpoznaje FGFR1. Jak takie coś sprzęgnąć z tą streptawidyną? Genetycznie dołączyliśmy do takiego białka FGF taką jakby metkę, a następnie do tej metki dodawaliśmy biotynę. W ten sposób taka cząstka składa się razem ze streptawidyną w cząstkę o danej walentności, czy to może być mono, bi, tri, czy tetrawalentna cząstka. A następnie do tego opracowaliśmy sposób dołączania leku cytotoksycznego, uzyskując finalnie tetrawalentny koniugat cytotoksyczny o bardzo określonej architekturze. To jest bardzo ważne w przypadku leków. Musimy wiedzieć, co potencjalnie ludzie od nas uzyskują. I znowu pytanie, czy taki układ działa, czy taki układ można łatwo zaadaptować do innych receptorów? Potwierdziliśmy to dla receptora HER2, czyli możemy w przeciągu, myślę, dwóch miesięcy taki system zmienić w stronę innego receptora, praktycznie dowolnego. A czy taka multiwalentność znowu, już stosując kolejny układ, rzeczywiście nam daje przewagę w stosunku do układu monowalentnego czy biwalentnego, który jest stosowany do tej pory w terapiach. Tutaj mają Państwo na to dowód. Mamy komórki kontrolne, tutaj komórki U2OS, które nie mają na swojej powierzchni receptora FGFR1 i im wyższy tutaj jest wartość, tym więcej potrzebujemy danego leku, żeby zabić komórki. Widzimy tutaj, że cząstka tetrawalentna, jakby jej trzeba dodać więcej do komórek bez receptora niż cząstki monowalentne, żeby zabić takie komórki. Co informuje nas o tym, że ten lek jest bardziej neutralny niż lek monowalentny.
ale proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, kiedy na komórkach mamy receptor FGFR1. Czy to są komórki takie sztuczne, kontrolne dla nas, które mają receptor, czy też naturalne komórki, na przykład raka płuc, potrzebujemy 10 razy mniej koniugatu, żeby tutaj, przepraszam bardzo, odwróciły mi się rzędy, tutaj jest tetrawalentny, tutaj jest monowalentny, potrzebujemy 10 razy mniej koniugatu multiwalentnego niż monowalentnego, żeby zabijać komórki nowotworowe, czyli uzyskujemy ten efekt, który chcieliśmy. Te cząstki, które pokazałem do tej pory, mają taką jakby właściwość, że są dosyć duże, więc poszukujemy też takich sposobów, żeby wytwarzać multiwalentne cząstki, które byłyby małe, preferowanie, żeby były rozmiarem nie większe niż przeciwciała, które krążą non-stop w naszej krwi, ale żeby miały jak największą walentność. W tym celu stosujemy takie motywy, które się nazywają superkłębka lub też po angielsku cold coil, które umożliwiają nam wytwarzanie takich cząstek multiwalentnych o architekturze, którą byśmy chcieli. I podsumowując tą finalną część, co tutaj pokazaliśmy, to obserwując naturę i to, w jaki sposób galaktyny odczytują kod na receptorze FGFR1, one wpływają na to, jak receptor jest transportowany w komórkach, jak zachodzi jego endocytoza. To zasugerowało nam użycie tego procesu do projektowania nowoczesnych, multiwalentnych cząstek kierujących, które dla terapii celowanych przeciwnowotworowych, które charakteryzują się kilkoma cechami. Lepiej rozpoznają komórki nowotworowe, jest takie niebezpieczeństwo, że gdy to rozpoznanie byłoby słabe, to oddziaływanie byłoby słabe, to na przykład czynnik wzrostu, który jest w krwi, mógłby wyrzucić taki koniugat z powierzchni komórek. Ponieważ oddziaływanie mamy zwiększone 1000 razy i jest ono praktycznie nieodwracalne, to naturalne cząstki nie są w stanie usunąć leku z powierzchni komórek nowotworowych, a następnie taki lek poprzez to, że posiada wiele łapek, zmienia ułożenie receptora na powierzchni komórek i aktywuje jednocześnie wiele ścieżek endocytarnych, i ten lek bardzo szybko, bardzo wydajnie wnika do komórek nowotworowych, dzięki temu działa dużo lepiej w zabijaniu takich komórek. Jakby powiedzmy stan sprzed kilku miesięcy, przygotowując tutaj pracę, która jest przytoczona na dole, wytworzyliśmy połowę takich cząstek multiwalentnych, które znajdują się na świecie. Także myślimy, że jest to bardzo obiecujący kierunek, który może w przyszłości doprowadzić do tego, że terapie celowane będą dużo, dużo bardziej skuteczne. Mam nadzieję, że też dużo bardziej dostępne. Dzięki temu chociażby pacjenci będą cierpieć na dużo mniej efektów ubocznych, ale też myślę, że będzie możliwe leczenie nowotworów, które do tej pory były nieuleczalne, dlatego że często my ich nawet nie jesteśmy w stanie wykryć, bo one są rozproszone w małych skupiskach w komórkach po naszym ciele. I tutaj chciałem podziękować przede wszystkim Państwu za uwagę, ale też chciałem podziękować sponsorom, dlatego że ich wkład jakby w nasze prace badawcze oczywiście jest nieoceniony. Tutaj przede wszystkim chciałem podziękować Narodowemu Centrum Nauki za wsparcie praktycznie przez 10 lat nieprzerwane, także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która bardzo mocno wpłynęła na uzyskanie przez nas wyników za ich wsparcie w ramach projektu grantu First Team. Chciałem podziękować członkom mojego zespołu, młodym doktorom, którzy na etapie realizacji tych badań byli jeszcze doktorantami, przede wszystkim Natalii Poremskiej i Marcie Poźniak, a także dwójce doktorantów, którzy mam nadzieję, że obronią się w swojej pracy doktorskiej w przyszłym roku w 4-letnim terminie, Dominice Żukowskiej i Oli Gendaj, którzy te osoby jakby w największym stopniu wpłynęły na te prace, ale też wkład innych osób był bardzo ważny i jest do tej pory, a także szeregu studentów,
którzy wpłynęli na nasze badania. Innym członkom, bardziej doświadczonym Zakładu Inżynierii Białka oraz zewnętrznym współpracownikom profesor Marcie Mijączyńskiej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Także jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to ja chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. Panie profesorze, dziękujemy za wykład, za solidną dawkę wiedzy biochemicznej, ale też fascynującą podróż w głąb naszej komórkowej maszynerii. Ja otwieram teraz dyskusję. Zaproszeni oczywiście Państwo, nasi widzowie, są również do udziału w tej dyskusji. Mam podgląd na to, co się dzieje na czacie, więc pytania, które tam się pojawiają, będę starał się zadać naszemu prelegentowi. Zacznę od takiej kwestii może najbardziej ogólnej. Na wstępie takim mikrobiologicznym pan opowiadał o tym, jak dużo już wiemy o tej komórce. Jak ciekaw jestem, czy ta wiedza ciągle się, gdy idzie o jej strukturę, gdy idzie o to, z jakich organeli komórka jest zbudowana, jestem ciekaw, czy ta wiedza jest ciągle rozwijana, to znaczy, czy my ciągle dokładamy jakieś organella do tej długiej listy elementów, z których składa się komórka, czy to jest tak, że my właściwie od lat już wiemy, że tych elementów jest tam ileś i już nic nowego nie odkrywamy od dłuższego czasu? Może jeżeli chodzi o ilość, o skład komórki, myślę, że z grubsza wiemy, co tam się znajduje. Natomiast jak te organela działają, jak one ze sobą współpracują, a jak makrocząstki do nich trafiają, dlatego że makrocząstki powstają generalnie w jednym miejscu w komórce, a one muszą zostać posortowane i one potem pełnią funkcje w danych miejscach, to jest bardzo żywa dziedzina nauki, praktycznie bardzo trudna do nadążenia. Jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą całej komórki, myślę, że jest to niemożliwe, żeby nad tym nadążyć. Specjalizując się w danej części, już jest ciężko nad tym nadążyć. To się praktycznie zmienia codziennie. Ja praktycznie codziennie sprawdzam literaturę dotyczącą tematyki, którą się zajmuję, i już w tym jest bardzo ciężko nadążyć. Także jeszcze mamy bardzo wiele, jeszcze wiele przed nami. Jasne. Ciekaw jestem, od jakiego czasu trwa ta seria badań, o której pan dzisiaj wspominał, bo nie wiem, czy dobrze zauważyłem, najstarsza publikacja chyba z 2018 roku, tak, którą pan profesor wymienił w czasie tego wykładu. 19. Czyli 19. 2019, czyli to jest okej, 5 lat mniej więcej, bo pewnie trwa też, tak. Badania trwają, tak. Zanim zostaną opublikowane. Ja pytam o to w kontekście potencjalnych przyszłych testów klinicznych, bo rozumiem, że ten czas od początku, od pierwszego pomysłu do tych testów klinicznych, no, może zająć lata. Ciekaw jestem też, na jakim etapie, znaczy inaczej, jak bardzo odległe są te testy kliniczne w tym momencie, w którym się Państwo teraz znajdują. Jasne. Jeżeli chodzi o testy kliniczne, to jest coś, co jest przede wszystkim bardzo kosztowne. I jakby ideą nas i powiedzmy kilku jeszcze innych grup na świecie, które nad tym pracują, nie jest, myślę, to, żeby takie badania przeprowadzać przez nas samych. My po to pokazaliśmy publicznie, żeby instytucje, przede wszystkim firmy, które takie środki i możliwości posiadają, uzyskały podpowiedź, w którą stronę mogą zmierzać, i mamy nadzieję, że one, że te firmy w tą stronę pójdą. Na tą chwilę nie wiem o obecności żadnej cząstki multiwalentnej w testach klinicznych, ale cząstek biwalentnych jest mnóstwo. One wychodzą, ich jakby wiele działa bardzo fajnie, część nie działa lub działa średnio. Myślę, że w niedługim czasie, a przynajmniej ja w to głęboko wierzę, ludzie się zorientują, że rzeczywiście zmiana architektury tej cząstki kierującej jest kluczowa i przeskoczą w tą stronę, co myślę znacząco zwiększy sukces i ilość leków, które uzyskamy, które docelowo potem stanieją, i mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, że w idealnym świecie będziemy mieli do czynienia z medycyną spersonalizowaną, gdzie będziemy dysponować bankiem na przykład kilkuset, tysiąca takich cząstek kierowanych, i dla danego pacjenta dobierzemy mu lek, który będzie go najskuteczniej, jak to jest możliwe, leczył. Ale czy dobrze rozumiem, że właściwie
No, badania podstawowe są już na takim, zaszły tak daleko, że właściwie gdyby mieć środki, te testy kliniczne można by prowadzić już teraz? Tak, myślę, że tak, że to znaczy, tam jeszcze są takie kwestie. Nasze cząstki nie były badane pod kątem bezpieczeństwa w organizmie. Oczywiście odpowiedzi immunologicznej, ale to nie jest ważne. Nasza idea nie była taka, żeby powiedzieć, ta nasza cząstka jest najlepsza, tylko pokazać, że taka architektura jest najważniejsza. Więc teraz można wziąć w łatwy sposób cząstkę, czy też lek, który już jest zaakceptowany, który jest biwalentny, czyli ma dwie łapki, i zmienić go w stronę wielu łapek. I już wiele rzeczy to będzie praktycznie na zasadzie zjawiska tak zwanego przekierowania leków. Mogliśmy to zaobserwować w przypadku COVID, gdzie ludzie w pierwszym kroku poszukiwali, czy lek, który już używamy do czegoś innego, na przykład, nie może hamować COVID, dlatego że on już jest przebadany pod kątem bezpieczeństwa i tak dalej. Więc ta ścieżka może być dużo krótsza. Chciałbym też zapytać o to, jak duże jest to pole badawcze zajmujące się multiwalentnością, no, w tym kontekście, o którym pan dzisiaj opowiadał, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pod koniec wykładu wspomniał pan o tym, że pana zespół wyprodukował połowę multiwalentnych cząstek, czy rodzajów cząstek używanych na świecie. Czy rozumiem, że jesteście grupą badawczą, jedną z bardzo, bardzo niewielu, która się zajmuje tym tematem. Nie jest tak, że jak są. Już spróbuję to przybliżyć. Ta idea siedziała troszkę we mnie już od dłuższego czasu, żeby spojrzeć na to zjawisko multiwalentności pod kątem endocytozy. Były takie doniesienia pojedyncze sprzed 20 lat, 15 lat. One były takie na pewno nie pod kątem jakby jakiejś terapii, tylko wskazujące, że coś może być na rzeczy. Ta nasza praca, którą tutaj przytoczyłem z 2021 roku, była pierwszą pracą, która mi jest wiadoma, a starałem się znaleźć, czy nie ma innej bardzo długo. Nie mogę wykluczyć, że była, ale zgodnie z moją wiedzą nie było. Była pierwszym wskazaniem, że poprzez zmienienie architektury na powierzchni komórki napędzamy wnikanie cząstki. 2 lata po nas pojawiła się, czyli dosłownie w tym roku, pojawiła się praca innej grupy z Cambridge, która pokazuje, że prawdopodobnie to jest zjawisko takie powszechne. Komórka nie czuje się komfortowo, żeby mieć jakiś zlepek na swojej powierzchni, bo stanowi to prawdopodobnie dla niej jakieś zagrożenie i próbuje się tego pozbyć. A może się tego pozbyć, wciągając taką cząstkę do wnętrza, do lizosomów i ją niszcząc. A my próbujemy w ten sposób to wykorzystać. Więc grup, które zajmują się takimi celowanymi terapiami, i firm jest mnóstwo. Cząstkami multiwalentnymi myślę, że jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo firmy będą to utrzymywać zawsze w tajemnicy. Natomiast ja osobiście mam nadzieję, że oni rzeczywiście takimi badaniami się zajmują i rzeczywiście to okaże się skuteczne też już w klinice. Chciałbym też zapytać o to, bo pana zespół prowadzi badania na liniach komórkowych. Ciekaw jestem, jakie to są komórki. Czy to są jakieś słynne linie komórkowe komórek nowotworowych? Czy to są komórki, które gdzieś się pozyskuje, nie wiem, od producentów, wystandaryzowane? Czy to, nie wiem, jakieś komórki zwierzęce, które samemu się jakoś uzyskuje? To są linie, które się pozyskuje od producentów. To są linie, to jest ważne, dlatego że nasze wyniki powinny być powtarzalne na drugim końcu świata. I jeżeli uzyskujemy linie komórkowe z jednej bazy, wszyscy na świecie, i one są w pewien sposób certyfikowane, to jesteśmy pewni materiału, na którym pracujemy. My w laboratorium skupiamy się na kilku typach nowotworów. Przede wszystkim patrzymy na nowotwór piersi, nowotwór płuc. Teraz jeszcze w naszych pracach przeskakujemy na nowotwór trzustki i pracujemy na tego typu komórkach. Zazwyczaj stosujemy panel linii, dlatego że wyniki na jednej linii mogą być przypadkiem, więc zazwyczaj stosujemy panel i też pokazujemy jakby mechanizm działania naszej cząstki na danej linii, na przykład wyłączając ten receptor, który ta cząstka powinna rozpoznawać w danej linii. Więc to jest jakaś taka procedura wystandaryzowana. Kolejnym krokiem są testy na zwierzętach, które powinny być przeprowadzone, zanim pójdziemy z testami na wyższe organizmy, na ludzi na przykład. Dla części takich cząstek, tu u nas w laboratorium, akurat nie bezpośrednio moich,
Takie testy były prowadzone i też wykazały obiecujące wyniki. Natomiast ja myślę, że te cząstki naprawdę mają duży potencjał i jakby myślę, że one powinny pójść po prostu dalej. W jakimś formacie, w jakiejś architekturze potencjał myślę, że jest bardzo duży. Gdy pan mówił o tych liniach komórkowych, komórek nowotworowych, to są komórki ludzkie, tak? Czy to są też komórki zwierzęce? To mogą być komórki zwierzęce, ale zazwyczaj pracujemy na komórkach ludzkich. One były pobrane od pacjentów, różnego rodzaju pacjentów, zbankowane i one mogą być namnażane potem przez bardzo długi jakby czas. My tak samo jakby pracujemy w danych warunkach powtarzalnych, czyli te komórki hodujemy przez jakiś czas w określonych warunkach, kiedy wiemy, że one po prostu pracują tak, jak powinny. Mamy kilka pytań od naszych widzów. Może zadam pierwsze z nich. Jeden z użytkowników pyta, czy wszystkie nowotwory mają jakieś wyróżniające receptory. No to byłaby taka pożądana cecha u nowotworów. To jest gigantyczna część nauki, która próbuje teraz znaleźć różnicę pomiędzy nowotworami a komórkami zdrowymi. Jeżeli będziemy mieć różnicę, to my możemy w jakiś sposób tą różnicę wykorzystać, żeby trafiać w komórki nowotworowe. Tak samo od pewnego czasu, od powiedzmy 100 lat, leczymy się z infekcji bakteryjnych. Dodajemy antybiotyk. Antybiotyk stosujemy dlatego, że on działa na komórki bakteryjne, a nie działa na nas. On je różnicuje. Mamy różnicę pomiędzy komórką bakteryjną a naszą. Im więcej tych różnic znajdziemy, tym będziemy mieć więcej narzędzi. To nigdy nie jest tak zero-jedynkowo. To nie jest tak, że na komórkach zdrowych takiego receptora nie ma wcale. On często jest, ale jego jest dużo, dużo mniej. Albo na przykład taki receptor, powiedzmy FGFR1, mógłby być w komórkach skóry i gdyby się pojawił na przykład w nowotworze, nie wiem, żołądka, to podanie do krwi takiej cząstki miałoby dużo efektów obocznych, ale możemy jeszcze dodatkowo kierować na przykład w jakiejś kapsułce ten lek do żołądka, żeby on się uwolnił tylko w żołądku, żeby nie krążył w innych miejscach. Więc tych opcji jest bardzo dużo i to nie jest tak, że każdy nowotwór ma specyficzne swoje markery, ale dużo ma i myślę, że jeszcze dużo tutaj mamy też do odkrycia takich różnic. Zadam przy okazji drugie pytanie od tego samego właściwie użytkownika, który pyta o to, jak to jest z reakcją organizmu na cząsteczki, na te cząstki kierujące, które są dodawane do tych potencjalnych leków czy do leków. Jak organizm reaguje? Czy on jakoś je wydala, te cząstki kierujące, czy sobie jakoś z nimi specyficznie radzi? Czy one po prostu nie zwiększają jakichś efektów ubocznych? Jasne. Oczywiście każdy lek ma jakieś efekty uboczne i tutaj nie ma się co oszukiwać, że będziemy czuli się całkiem świetnie i jakby nie będzie żadnych tych efektów ubocznych. Są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że cząstka musi mieć jakiś odpowiedni rozmiar. Jeżeli ona będzie za mała, to podając lek, my go wydalimy w moczu. Zostanie przefiltrowany przez nerki, więc ta cząstka powinna być nie być za mała, ale też nie może być za duża, bo będzie jej ciężko przecisnąć się między komórkami, chociażby w guzie lityn. Więc tu jest taki balans, w którym musimy pracować, żeby ta cząstka długo była w naszym krwioobiegu. Dodatkowo ona może być immunogenna, czyli nasz układ odpornościowy może nas bronić przed taką cząstką. Więc my musimy przed podaniem pacjentowi zadbać, żeby ta cząstka była jak najmniej immunogenna. Wtedy też tych efektów będzie mniej ubocznych. To możemy zrobić chociażby stosując jako jakby taką główny szkielet, szkielet przeciwciała, czyli takie coś, co u nas krąży w krwi, tylko zmodyfikować te łapki, które wiążą dany receptor. Więc jakby teoretycznie ludzie dążą do tego, żeby lek był skuteczny, ale też żeby był wygodny dla pacjenta. Nie oszukujmy się, dużo prościej byłoby dla pacjenta, gdyby dostawał raz na miesiąc zastrzyk, niż długotrwałe wlewy, częste i tak dalej. Mam też pytanie
O, to może dość szczegółowe. Jak wyglądają badania, o których Pan mówił od strony technicznej? Ja odwołam się do momentów, w których Pan wspomniał o tym, że za pomocą zaawansowanych metod można sprawdzić, które białko reaguje w komórce z którym. Ciekawy jestem, jakie są te zaawansowane metody, z czego się korzysta w takich badaniach. To jest pytanie tak naprawdę na osobne spotkanie, dlatego że my posługujemy się, myślę, często bardzo zaawansowaną aparaturą. Mikroskopia, która naprawdę jest w stanie teraz czynić niesamowite rzeczy. Inżynieria genetyczna, inżynieria białka, w której jesteśmy w stanie zaprojektować cząstkę, którą chcemy ją uzyskać i wyciągnąć ją z puli, my ją tworzymy w komórkach, na przykład w bakteriach, i wyciągnąć tą cząstkę z puli kilkudziesięciu tysięcy białek bakteryjnych, żeby uzyskać czystą jedną cząstkę w dużych ilościach. To są mikroskopie wysokoprzepustowe, gdzie jesteśmy w stanie kilka tysięcy warunków zbadać w ciągu tygodnia, coś co byłoby nieosiągalne. To są pomiary właśnie siły oddziaływania, to jest na przykład plazmonowy rezonans powierzchniowy, bardzo trudna nazwa, albo interferometria biowarstwowa, gdzie widzimy, jak szybko cząstki się łączą, jak szybko od siebie odpadają. Z tego jesteśmy w stanie wyliczyć, jak mocno one oddziałują i patrzeć na ten proces w czasie. Więc tych technik jest bardzo dużo. Tu w biotechnologii jest to, myślę, bardzo trudna dziedzina nauki, bo na jakimś etapie wymaga wiedzy od badaczy z pogranicza chemii organicznej, nieorganicznej, biochemii, biologii komórki, często fizyki, bo to są też często techniki fizyczne. Więc wymaga tutaj bardzo dużo pracy, żeby posiąść pewną wiedzę i umiejętności. Natomiast możliwości są naprawdę niesamowite i sprawia nam to na co dzień mnóstwo frajdy też, żeby mieć takie możliwości. Ale rozumiem, że nie trzeba być specjalistą w każdej z tych technik, żeby zajmować się takimi badaniami, jakimi pan się zajmuje. Wystarczy je oddać w inne ręce, ten materiał do przebadania i ktoś inny Powiedziałbym, że już zajmuje się. to jest jedna z opcji, natomiast nam się udało wyspecjalizować wielu. To znaczy, większość rzeczy, które tutaj, znacząca, 95% rzeczy, które Państwu pokazałem, jesteśmy w stanie robić samodzielnie i robiliśmy samodzielnie. To znaczy, że doktoranci, młodzi badacze, którzy pracują, są moimi współpracownikami, posiadają bardzo fajne, bardzo szerokie umiejętności specjalistyczne, co też daje im potencjalnie oczywiście dużo opcji w przyszłości. Ciekawy jestem, czy wyłączanie ścieżek endocytozy, o których pan wspominał, to jest wyłączanie chwilowe, czy to jest wyłączanie takie ostateczne, że komórka już później tych ścieżek nie może sobie włączyć? To wszystko zależy, to wszystko jest dynamiczne. Każda komórka znowu będzie inna. One mogą, on, to jest tak, że one mogą sobie pewne procesy komórki kompensować. Natomiast generalnie mamy bardzo często do czynienia z takim zjawiskiem lekoodporności, kiedy podanie jakiegoś tam leku wywołuje bardzo fajny efekt u pacjenta, na przykład guz się kurczy, zanika i nagle odrasta. To jest klasyczny przykład, kiedy komórki reagowały na lek w sposób pożądany, a potem znalazły sobie sposób, żeby jakby bronić się przed tym lekiem. One oczywiście chcą to robić cały czas i mają szereg narzędzi. I teraz, posiadając takie cząstki kierujące, które wnikają do wnętrza komórki przez wiele ścieżek, pozbawiamy je poniekąd szansy, żeby się bronić przed tym lekiem. A dodatkowo jeszcze nakręcamy sobie wydajność, i szybkość. Więc myślę, że tutaj zalety pod tym kątem. Bardzo mnie cieszy ta możliwość naszej przekrojowych badań, że widzimy jakiś molekularny mechanizm i możemy go wykorzystać. Znaczy to, że specjalizujemy się w wielu różnych, myślę, gałęziach, daje nam dużą zaletę, że możemy wiele rzeczy zrozumieć, nie tylko zaobserwować, ale też zrozumieć i próbować jeszcze na przykład wykorzystać dodatkowo. Na naszym czacie pojawił się apel o to, żeby zorganizować kolejny wykład pana profesora na temat technik laboratoryjnych, które są Nie ma wykorzystywane w sprawy. tych badaniach. O tym porozmawiamy jeszcze. Dziękuję.
Tak. Chciałbym jeszcze na koniec tego spotkania dwa wątki poruszyć, czy dwa tematy. One są mniej naukowe, bardziej powiedziałbym nawet filozoficzne, czy psychologiczne jeden z tych wątków jest, bo gdy słucha się pana opowieści o kolejnych pomysłach, o tym, jak przebiegał ten proces myślowy, który prowadził do, no, do rozwoju kolejnych badań, do projektowania kolejnych badań, to to jest właściwie od tej strony, od której my to słyszymy, to jest opowieść o kolejnych sukcesach naukowych. Bo wyszedł jeden eksperyment, wpadliście państwo na kolejny pomysł. Ja ciekaw jestem, co było pomiędzy. Niech pan opowie trochę o frustracji badawczej i trochę o tym, jak badania nie wychodzą, jak często badania nie wychodzą, jak się nie poddać, czy może państwu wszystkie badania wychodziły? Nie, oczywiście to nie jest tak, że nam wszystkie badania wychodzą. Natomiast ja bym tego nie nazwał frustracją. To jest normalny element czegokolwiek. Jeżeli nie wiem, próbowalibyśmy naprawić jakieś urządzenie w domu, przykręcamy jedną śrubkę, nie działa, wymieniamy drugi element, nie działa, aż dochodzimy do celu. My tutaj jaką strategię stosujemy, to staramy się ściśle ze sobą współpracować, tak codziennie, tak żeby każdy problem próbować jak najszybciej rozwiązywać. W ten sposób zapewniamy sobie to, że idziemy w złe ścieżki najkrócej jak to jest możliwe i przez to ta frustracja, myślę, nie narasta. Bo reagujemy czasowo, troszkę dajemy się też tej nauce poprowadzić. Jeżeli coś pojawia się interesującego, a mamy ku temu środki, możliwości i w cudzysłowie siły przerobowe, to staramy się tym też podążać. Jaką strategię też stosuję, to zazwyczaj proszę moich współpracowników i sugeruję im, żeby próbować jednocześnie podążać kilkoma ścieżkami. To zapewnia, może nie zapewnia, ale znacząco zwiększa szansę, że któraś z tych ścieżek doprowadzi do sukcesu i nie postępujemy w jakiś sposób liniowy, że inwestujemy cały czas i środki w jedną drogę, która w pewnym momencie się zamknie i zostajemy z niczym. Więc jakby codzienne współdziałanie plus myślę takie podejście strategiczne, myślę, że jest kluczowe, znacząco minimalizuje jakiekolwiek frustracje i zapewnia jakiś sposób, jakiś procent sukcesu. Ciężko jest powiedzieć, czym jest ten sukces, natomiast myślę, że to najlepiej byłoby może zadać pytanie moim współpracownikom, oni by najlepiej powiedzieli, czy dotknęła ich frustracja jakaś badawcza. Ja myślę, że nie. Jeżeli miałbym odpowiedzieć za nich, to powiedziałbym, że nie. Natomiast nie jest tak, że mamy 100% skuteczności, że wszystko idzie tak prosto. No to by było podejrzane, gdyby było 100% skuteczności. Oczywiście, że tak. Oczywiście ja tutaj pokazuję jakieś wybrane elementy, nie pokazuję wielu ścieżek, nie pokazuję ścieżek, które się zamknęły, a nie pokazuję eksperymentów, które nie wyszły, nie pokazuję 40 prób optymalizowania danego testu, zanim on pracuje potem powtarzalnie, że możemy mu zaufać. Tego nie pokazuję, ale to jest standardowa rzecz. No właśnie tego byłem ciekaw, jak dużo jest tych bocznych ścieżek, które okazały się ślepymi uliczkami. Ja myślę, że standardowo, jeżeli nasza grupa jest powiedzmy do 10 osób, to każdy z osób ma około 3-4 ścieżek, więc musimy skoordynować z 40 różnych ścieżek, mniejszych, większych. Jasne. I na sam koniec już pytanie filozoficzne, o którym wspomniałem. Gdy słucha się opowieści o komórkach, o tym, jak to wszystko działa, jak ta maszyneria komórkowa się kręci, no to właśnie ta metafora maszyny, ona się tutaj bardzo silnie narzuca. Gdy przejrzy się podręcznik do biologii, otworzy się go na dowolnej stronie, to właściwie można na każdej z tych stron trafić na jakiś mechanizm, na jakąś maszynę. Ja ciekaw jestem, czy jak pan jako badacz, ktoś, kto się zajmuje tym na co dzień, patrzy na organizmy żywe i na to, co je buduje. I czy też ta metafora maszyny panu się tak bardzo narzuca? I czy ona,
Czy ona pozwala panu zrozumieć lepiej, czym jest życie jako takie i różnicę między życiem a tym, co żywe nie jest? Czy właściwie dążę do postawienia pytania o to, czy to, co żywe, właściwie różni się wyłącznie poziomem skomplikowania tej całej maszynerii od tego, co jest nieżywe? Czy takie wnioski filozoficzne płyną z tych badań? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że zadając sobie takie pytanie, myślimy zazwyczaj z perspektywy człowieka. Natomiast pytanie jest, jak zdefiniujemy coś, co jest żywe i odróżnimy coś, co jest żywe od czegoś, co jest nieżywe. Wiele osób uważa, myślę, że to jest dosyć słuszne, że jako cząstkę żywą możemy uznać coś, co się samo powiela. Tak? Ludzie się rozmnażają, samo się powielają. I jeżeli zejdziemy ze stopniem skomplikowania w dół do najbardziej prymitywnych rzeczy, no to możemy powiedzieć, że na przykład bakteria się samo powiela. I teraz, a na przykład pojedyncze białko już nie, czyli makrocząstka. I teraz widzę komórki jako takie bardzo skomplikowane mechanizmy, a właściwie zbiory mechanizmów, które dodatkowo na siebie wpływają, i to determinuje, jak wydajnie, jak długo, jak dobrze działa taka komórka, jak się specjalizuje, co robi, co nam daje. Natomiast przeniesienie takich mechanizmów do człowieka byłoby dla mnie w tym momencie ekstremalnie trudne. Znaczy stopień skomplikowania, przypominam, 37 trylionów komórek, które wpływają na siebie, jest po prostu nie do ogarnięcia, przynajmniej dla mojej głowy. Natomiast zadając to pytanie, patrzymy z perspektywy zazwyczaj człowieka. Myśli nasze gromadzą się oczywiście w naszym mózgu. Mózgu, jak on działa, jak te myśli się działają, my do końca nie wiemy. Wiemy, jak działają komórki nerwowe, natomiast zapamiętywanie myśli, obrazów, ciągle dla mnie zrozumienie tego na poziomie molekularnym jest abstrakcyjne. Ja się w tym nie specjalizuję, pewnie ktoś z neurobiologii powiedziałby dużo więcej na ten temat, natomiast ciągle jest dla mnie tutaj bardzo daleka droga, żeby być w stanie to przełożyć na poziom molekularny. Myślę, że to nie będzie generalnie możliwe, natomiast myślę, że bez wytworzenia komórki jakby samo w sensie powielanie się samodzielne cząstki wymaga tak wielu procesów molekularnych, że jakby pojedyncza makrocząstka nie jest w stanie tego zrobić. O, tak bym powiedział. Trochę to. W każdym razie nie powinniśmy się martwić, myśląc o tym, że jesteśmy maszynami, jak rozumiem. Nie ma w tym nic złego, maszyny nie, są. Możemy to pytanie, czym jest maszyna, tak? Ja bym to bardziej nazwał jakimś zbiorem maszyn, natomiast molekularnych, natomiast w jakimś sensie metafizycznym to już na pewno jest dużo bardziej jasne. Złożone. Ja nie bez powodu o tych maszynach mówię, bo my w przyszłym roku na naszym kanale i w wydarzeniach, które będziemy organizować, będziemy sporo. To hasło będzie się powtarzało, zwłaszcza w maju, ale nie wiem, czy powinienem już na ten temat więcej mówić, więc zamilknę. Teraz jeszcze raz tylko panu profesorowi podziękuję za fascynujący wykład i za cierpliwe odpowiedzi na moje pytania i pytania naszych widzów. Dziękuję państwu bardzo za poświęcony czas, za uwagę. Życzę miłego. Dziękujemy również oczywiście państwu. Było nas kilkadziesiąt osób, nas oglądało na żywo. Dziękujemy tym wszystkim z państwa, którzy nas oglądają w przyszłości. I zapraszamy na kolejne wydarzenie, które organizujemy. Czeka nas jeszcze wykład jednej laureatki Nagrody Naukowej Narodowego Centrum Nauki, profesor Kataryny Bogusławskiej. Ten wykład będzie o tyle nietypowy, że on został wygłoszony w języku angielskim. My go już nagraliśmy i on się właśnie tłumaczy. Jak tylko skończymy go tłumaczyć, to ten wykład na naszym kanale opublikujemy. Wykładowi towarzyszyła rozmowa prowadzona z prelegentką przez redaktora doktora Łukasza Lamrze. Także to wkrótce na naszym kanale. Natomiast jutro już zapraszamy na kolejny wykład. Profesor Dominika Dudek opowie o zadziwiającym związku między zaburzeniami nastroju, zwłaszcza choroby afektywnej dwubiegunowej, a kreatywnością. Jutro o godzinie 18:00. Bardzo państwa zapraszamy, a dzisiaj już się żegnamy. Dziękujemy i do widzenia. Do widzenia.